pierwszy wchodzi Krawczyk, wycofany Martin Galija, żeby wyrównać szansę w ataku z perspektywy, patrząc z perspektywy Górnika Zabrze. No i proszę zobaczyć. No jest bramka Łyżwy na 15-14. W trudnej pozycji, bo kończył tę akcję prawą ręką. A więc no, trzeba było zamknąć, chyba się nie spodziewał, ani Mikołaj Krekora, bo był nieustawiony w bramce. Na pewno ułatwił też zadanie Krzyśkowi Łyżwie, ale no, wygrywa ten nadprogramowo, fragment. Nadprogramowo. Górnik Zabrze rozwiązał to idealnie, zespół miejscowy. Damski, Szpera, nakręcają się, napędzają te akcje rozgrywający gości, ale cały czas na posterunku defensorzy Górnika. Zdążył się zmienić jeszcze Sebastian Kaczor z Damianem Przytułą do obrony. Musimy osuszyć parkiet, żeby było bezpieczniej. A to jeden z najbardziej doświadczonych, jak nie najbardziej doświadczony zawodnik Górnika Zabrze. Martin Galija, jedna z opok tego zespołu. Bardzo mocna osobowość, często dyryguje całym zespołem z perspektywy bramki, ale teraz jego były kolega Bartek Tomczak pokonał Martina Galiję i mamy kolejny remis w tym meczu. 15-15, 2,5 minuty do końca pierwszej części meczu. Świetnie to rozwiązał Maciek Pilitowski, bo on w zasadzie zmienił kierunek i zagrał dwójkowo ze skrzydłem. Wielkie brawa dla Bartka Tomczaka, że kończy tę akcję i tak naprawdę wraca, jest jednym z tych zawodników, którzy błyskawicznie wracają do obrony i uniemożliwia Górnikowi Zabrze przeprowadzenie szybkiego wznowienia, bo zdążyli się ustawić Kaliszanie. No i teraz patrzymy na atak pozycyjny gospodarzy. Gogola do Krawczyka, zabiega tam Molski na drugi obrót. Przedarł się Gogola, ale świetny okres gry teraz rozgrywającego Górnika. Trzecia bramka w bardzo krótkim czasie. Będzie kontra, czy Adamuszek uruchomi ją? Molski. Sam Molski i piękną przerzutką gospodarze. 17-15 przegrywali jeszcze niedawno dwiema bramkami, a teraz na niespełna 2 minuty przed końcem pierwszej odsłony prowadzą 17-15, ale każdy błąd Górnik wykorzysta, takie oddanie piłki w prezencie przez swojego rywala. Dwie fajne rzeczy wydarzyły się w tej ostatniej akcji Molskiego. Kapitalna zmiana tempa. Najpierw zwolnił, a potem momentalnie przyspieszył. No i cudownie wykończył technicznie tę akcję w tym zewnętrznym sektorze. Już widzimy, że ta młodość, którą sobie zgromadził Marcin Lijewski, najlepszy trener PGNiG Superligi, chyba nawet dwukrotnie, będzie miała bardzo dużo minut. Jest dobrym miejscem dla tej młodzieży, bo świetny trener, przy którym można się rozwijać sportowo. No i będziemy tę młodzież obserwować bardzo uważnie. Błąd Adamuszka, przekroczył linię 6 metra, ale piękne dogranie na koło od Przytuły. Szkoda na pewno z perspektywy Górnika takiej stuprocentowej akcji. Już piłka zatrzepotała w siatce. Byłoby już 3-bramkowe prowadzenie, a tak szansa przed Kaliszem na złapanie kontaktu przed przerwą w tym meczu. 0,5 minuty do końca pierwszej części meczu. Znowu mamy krótką przerwę, ale tutaj coś z trybun nam wpadło na boisko i już część możemy kontynuować. Reklamy prawdopodobnie. Sędziowie to usunęli i rozpoczynamy niespełna 0,5 minuty, ostatnie 0,5 minuty tej części gry. Góralski zapędził się tam na środek rozegrania, Szpera, odwrócenie do Dreja, no i świetnie Galija, dobre wejście tego zawodnika. To już druga taka fajna akcja Kalisza, wcześniej Pilitowski odwracał, teraz... Dwie sekundy? Nie ma gola, spóźnili się z tą kontrą zawodnicy z Kalisza. Trzeba było już rzucać z 14, z 15 metra, ale byli odwróceni od tablicy z wynikiem i z czasem upływającym Kaliszanie, a dokładnie Maciej Pilitowski stąd...